Bardzo dziękuję pani Kakasi za to, że wyręcza mnie tak często, zwłaszcza w reakcji na inne wpisy, że na przykład odpowiedziała pani panu Andrzejowi MW. Rzeczywiście, puryzm jest może nie zawsze wskazany językowy. Owszem, wrażliwość językowa tak, ale czasami ta wrażliwość prowadzi nas do uznania, że niepoprawne czy niepoprawnym jest coś, co przecież od dawna w języku istnieje i jest akceptowane. I gramatyki przeciwko temu nie protestują. No na przykład ten przymiotnik, coś jest ładne czy coś jest ładnym. To była bardzo dawna forma. Dzisiaj już się tak często nie mówi, że uznał to dobrym. Nawet tak mówiono, to było, to, tak on był wesołym chłopcem w domyśle na przykład. Ale to nie jest ściśle rzecz biorąc błąd. I te wszystkie błędy, które pan Andrzej wskazuje błędami, istotnie także nie są. Pojawiła się kwestia imion. Czy można używać zdrobnień? Samemu mnie nie przyszłoby do głowy, żeby podpisywać się Jurek Bralczyk, nie tylko z racji wieku, ale chyba nigdy, nawet jak byłem młodszy, nie myślałem, żeby móc funkcjonować publicznie, z podpisem właśnie przez taką formę imienia. Ale teraz mamy pełno Zbyszków, Radków, Wojtków. Kiedy oglądamy na przykład, jak to kiedyś mówiono, listy płac w telewizji, te wykazanie, kto co zrobił. Często spotykamy tam ludzi podpisujących się właśnie w ten sposób. Rzeczywiście, częściowo ma to związek z funkcjonowaniem poza granicami. Łatwiej jest powiedzieć Radek niż Radosław, na przykład, jeśli to od Radosława akurat, bo to chyba od Radosława, bo Konrad to jest zupełnie, od którego także Radek mógłby być, to jest nazwisko, przepraszam, to jest imię na Zachodzie bardzo dobrze przyjęte. Czy mamy do tego prawo? Pewnie tak, choć gdyby ktoś się uparł, chciał podpisywać się, nie wiem, Mańka Kozłowska, to pewnie byśmy się bardzo zdziwili. Jednak jestem tutaj za pewną regułą, jeśli nie językową, to obyczajową. Starajmy się jednak mówić, pisać, używać tych imion w postaci rdzennej. A jeśli już je modyfikujemy, to może zgodnie z dawnymi zwyczajami. Przyznam, że mniej razi mnie Zbyszko niż Zbyszek, czy Maćko na przykład, żeby sięgnąć już tylko do Krzyżaków, niż Maciek obok Macieja. Może to byłoby jakieś wyjście. A propos jeszcze jednego z panów, który właśnie takiego imienia używa, Radek Sikorski, minister Radek, czy to dobrze? Może. W związku z imionami, pani Kakasia pisze słusznie, że imion się nie tłumaczy, że w związku z tym, nawet gdybyśmy chcieli uszanować pana Williama Clintona, to nazywalibyśmy go Billem, ponieważ on sam takiego imienia właśnie używa. I dlatego ten Bill powinien być nieprzetłumaczalny między innymi, no ale też byłby Williamem, a nie w jakiejś tam polskiej wersji. No, czasami to się jednak spotyka. Na przykład zwolennikiem takiego spolszczania imion jest Janusz Korwin-Mikke, który dość konsekwentnie pisał o na przykład Eliaszewiczu Breżniewie, co mnie trochę bawiło, bo Ilia to oczywiście Eliasz. I o żadnym George'u by nigdy nie pisał, tylko zawsze o Jerzym. I wszystkie imiona tłumaczył na polskie. To jest jednak pewnego rodzaju żart. Prawda, że akceptujemy Jerzego Waszyngtona, nawet nie Waszyngtona, że mówimy o dawnych, już obecnych w naszej kulturze osobach, tłumacząc ich imiona na polskie, ale co do współczesnych jednak nie róbmy tego. A propos jednego z panów, który nosi to zdrobniałe imię, czy też używa tego zdrobniałego imienia, mianowicie pana ministra Radka Sikorskiego. Pan minister ostatnio był łaskaw powiedzieć, że nikt go nie wyprzedzi, ile sobie przypominam, w szacunku wobec pana prezydenta. I na to państwo także zwrócili uwagę. To jest fraza rzeczywiście dziś
w dzisiejszych warunkach dość oryginalna, stosowana jednak dawniej i należała do takich etykietalnych, zachowań, bardzo zresztą jest ładna. Nikt nie, mamy taki wariant, może mniej atrakcyjny, mniej grzeczny, nikt mnie nie będzie uczył szacunku, to oczywiście odrzucamy, ale nikt mnie nie wyprzedzi. O, to jest bardzo eleganckie. Przyjemnie jest, kiedy te dawne formuły wracają i są używane no, zgodnie z ich dawniejszym używaniem, także w sposób pełen szacunku. Jeśli to jest szacunek, to akceptujmy to. Na pewno poprawia to klimat rozmów, który ostatnio nie jest najprzyjemniejszy.